dokoła znowu cisza gra. Myślimy w dal płyną, budzą się wspomnienia dawnych. Wiosna wkoło już rozkwita, promieniami słońce wita. Wiatr cichutko w polu gra, dzisiaj w sercu nie ma zła. Tak króluje samo szczęście i na zawsze i od święta niech tak będzie. A dziś mamy święta Wielkiej Nocy. Pamiętać trzeba, by radość i miłość była w Twoim domu i wśród Twoich gości. Witam Was pięknie w Rudzińcu. Witam Was, kochani. Chciałam zaprosić w imieniu wszystkich artystów, wszystkich, którzy chcieli zasiąść razem ze mną przy świątecznym stole. Zapraszam serdecznie. Wystarczy kilka nut i kilka słów, by móc wyśpiewać, że w życiu jest tak jak w piosence tej. Dziś już wiem, że trzeba szukać wciąż, choć się nieraz nie chce. Bo nikt nie wie tego, jak i gdzie szczęście się uśmiechnie. Czas bardzo szybko biegnie, a gdy nadzieja blednie, ja znów śpiewam, że tak wiele przeszłam dróg, by wreszcie znaleźć swoje miejsce. Dziś, gdy już mam swój skarb, nic więcej nie potrzeba mi. Kiedy jestem tu, rozmyślam cicho o tym, co było już, co szczęście dało mi. Tak wiele przeszłam dróg, by wreszcie znaleźć swoje miejsce. Dziś, gdy już mam... Dzisiaj przy świątecznym stole wielkanocnym razem ze mną Kasia i Krzysiu, czyli zespół Happy Folk, który bardzo dobrze znacie. Witam Was pięknie. Witamy bardzo świątecznie. Witamy serdecznie. Tak smutno mi się wydaje, Krzysiu. Co tak smutno? Przy tych wszystkich świętach to zawsze jest tyle. Przygotowań tyle było? Przygotowań tyle, że w tym roku, że tak powiem żartem, żona pozwoliła mi posprzątać, poprać, okna pomyć, także... Aha, czyli po prostu już teraz się nie muszę zastanawiać, kto zajmuje się sprzątaniem, a kto kulinariami. Właśnie, jak to jest? Jaki jest podział obowiązków w waszym domu? Wiesz co, zmyślam, w ogóle wszystko jest na odwrót, nie? Także... Aha, wszystko na odwrót. Tak. A powiedzcie mi, czy święta wielkanocne są bardziej, przygotowania do świąt wielkanocnych są bardziej pracochłonne niż na święta Bożego Narodzenia, które już za nami? Wiesz co, myślę, że tak. Znaczy z mojej strony tak, bo wiesz co, na, jak są święta Bożego Narodzenia, to nie szeruję tak okien. A aha, tutaj trzeba tak, wiesz, no już słoneczko dłużej świeci, wszystko bardziej widać, wszystkie smugi, mm-hmm. Także tu trzeba się przyłożyć. Ale kulinarnie myślę, że jest odwrotnie. 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 Mm-hmm. Że tutaj, więcej przygotowań. Wiesz, minutnik się nastawia, już Kasiu gotują, mazurek szybko trzeba zrobić. No i tak jakoś to... Właśnie. Słuchajcie, kochani, nasz stół dzisiaj bardzo świętnie ustrojony, no bo święta wielkanocne jeszcze różnią się tym od świąt Bożego Narodzenia, że te ozdoby są całkiem inne i bardzo, bardzo pozwalają nam stworzyć w domu klimat wiosny, wiosenne kwiaty. No jak to jest u Was, powiedzcie mi, czy przywiązujecie też rolę do tego, co na tym stole się znajduje od strony właśnie uświetnienia, kolorystyki stołu, czy gdzieś to jest tam zostawione sobie, albo jakiś nakład nie, na to zawsze, wielki? Zawsze staram się właśnie przynajmniej te bazie, żeby były, czy jakieś takie kwiatki żółte, które teraz już na wiosnę szybko tam gdzieś rosną. Tulipanki. Czy coś zielonkowego, może być z brzuski, coś tego. Tak, żeby było tak kolorowo też, żeby było. Specjalnie nie wybieramy czegoś, wiesz, no, i tak oryginalnie też nie staramy się, no... Tutaj myślę, że jesteśmy wychowani w jakichś tam tradycjach i to tak jest kultywowane.
gdzieś tam przekazywane, a my to tak po prostu... Tak skromnie. Tak na skromnie. Ale kolorowo. No właśnie. A święta wielkanocne spędzacie w dużym gronie rodzinnym? Czy odwiedzacie swoje rodziny, mam na myśli waszych przyjaciół, bliskich? Czy gdzieś to się odbywa tylko w takim ściśle kręgu zamkniętym? Wiesz co, no taką najbliższą rodzinę odwiedzamy, przede wszystkim rodziców. Przyjaciół może nie, bo mamy tylu przyjaciół, że tych świąt jest za mało, nie? Trzeba by było po prostu to tak troszeczkę rozszerzyć. A poza tym wolimy jechać do babci, która nam wszystko przygotuje, nie? A, to tak. Już, ale czyli... babcia smacznie przygotowuje, także... No to może pozdrawiamy teraz babcię. Tak, oczywiście, bardzo serdecznie. Bo to tak już jest właśnie, że te babcie pomagają nam utrzymać tradycje rodzinne i na pewno tak. Dużo od tych naszych babci się dowiadujemy na temat tego, co powinno być na stole, a co nie. No właśnie, co powinno być na waszym stole świątecznym? No coś żeby... z jedzenia, nie? Coś z jedzenia. Znaczy my zawsze, jeżeli to wspólnie razem, to rodzinnie, w naszej rodzinie w domu, to mamy śniadanie wielkanocne, no to wiadomo, jajka, ze święconki rzeczy, które żeśmy tam w Wielką Sobotę poświęcili, czy jakąś szynkę, no tradycyjnie chleb. Wiesz co, jak były dzieci takie mniejsze, to trzeba było wziąć do koszyczka płatki, wiesz, brałam płatki śniadaniowe i troszeczkę mleczka. Ja nie wiem, czy tak wszyscy robili, a ja to robiłam, no bo oni... Po prostu, bo wtedy jeszcze nie. Te dzieci no, właśnie jajek było... nie, tak. Szneczki nie, no to co? Menu, no to dokładnie. Oni szybko, zgrabnie, no więc to też brałam. To się znajdowało na naszym stole, no teraz już... No, a tradycją u nas jest to, że na obiad to zawsze jedziemy sobie właśnie do rodziny. Do rodziny, czyli gdzieś ten temat już zostaje dla was poza wami, tak, nie musicie tak. Się o to martwić. No to fajnie, słuchajcie, powiedzcie kochani, wiem, że jesteście dzisiaj u nas gościnni, ale z prezentem muzycznym. Dokładnie. Tak, no właśnie, powiedzcie coś ma o tej... Ma to być niespodzianka? Ma to być niespodzianka? Powiedzcie, oczywiście, powiedzcie właśnie. Wiem, że będzie to piosenka bardzo wesoła, bardzo radosna i tak jak to taka na wiosnę wszyscy chcemy tak. Słońca, o tak, słońcu. Tak, kto witaminy, słowa pisze u was do D3. Słowa, razem sobie piszemy. Słowa piszemy razem, tak. Aha, tak od pewnego tam... czasu razem, bo kiedyś to tak... Każdy sobie pisał? Nie, no jest. Zdawaliśmy się na kogoś innego. Znaczy, tak uczyliśmy się, nie? Postanowiliśmy sobie sami pisać teraz. A zdarzyło się kiedyś, że właśnie w święta przyszedł pomysł taki, który trzeba było uwiecznić, zapisać? Czy raczej odsuwacie wszystkie prace muzyczne na bok i ten czas chcecie spędzić bardzo wolno, świątecznie z rodziną? No chyba w święta nie było takie, nie? Nie, myślę o pracy w święta. No, tak no. Jak mówisz, to taka druga myśleć. Wersja. Czyli po prostu jest bardzo dobrze, że potraficie ten czas znaleźć. To ja was teraz zapraszam, zespół Happy Folk, czyli Kasia i Krzysiu zaproszą nas do bardzo słonecznej piosenki, którą dedykujemy wam wszystkim. Razem z nami jesteście dzisiaj przy świątecznym stole. Za oknem znów też.
się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się, gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię, gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się, gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Tak to w życiu przecież bywa, że na przemian wiosna, zima, a do szczęścia ci potrzeba słonecznych, wspaniałych dni. Właśnie, masz rację, pachnie. Tak właśnie pachnie w restauracji i w Rudzińcu. Dzisiaj jesteśmy przy świątecznym stole wielkanocnym. Pamiętacie program z Bożego Narodzenia, a dzisiaj bardzo, bardzo wiosennie. No właśnie, chciałam zapytać, gdzie jest Krzysiu? Bo widzę, że gdzieś nam się zgubił, jak myślisz? No widzisz, no tak to bywa. Ja myślałam, że w ogóle w święta wielkanocne to zawsze szukamy zajączka, a tym razem szukamy Krzysia. No właśnie, nie wiem, czy ma na imię nasz zajączek Krzysiu, ale możemy... O, Krzysiu, już widzę. Myc, myc. Krzysiu, Krzysiu, widzimy cię. Krzysiu chyba poszedł się podszkolić. Chcę poznać jeszcze bardziej dokładnie technikę szkrobania jaj, bo razem z nami dzisiaj pani Ania z wnuczką Alą i Julką i pani Bernadeta. Za chwileczkę też z tymi dziewczynami porozmawiam o tym, skąd taka tradycja w ich rodzinie, a mówi pani Ania, że już od 130 lat. Wszystkiego się dowiemy. Ale Kasiu, powiedz mi, czy też ten stół wielkanocny u ciebie w domu taki kolorowy? Wiesz co, ja bardzo bym chciała. No tak, może aż kolorowy on nie jest, ale... Co? Ale pachnie bardzo. Pachnie, na pewno pachnie. Ale wiesz co, być może w tym roku... Już się teraz napatrzę. Napatrzysz się, tak? Napatrzę. Gdzieś tam wzory jakieś? Tak, wzory. Mm-hmm. Ale na pewno będę próbować. Twoje dzieciaki wszystko jedzą, to co się pojawia na wielkanocnym stole, czy raczej mają jakieś ulubione swoje potrawy? Zawsze coś tam, nie? Czyli gdzieś tam trzeba te dzieci przygotować też jakieś kulinaria. No to co, myślę, że Krzysiu do nas wróci. Zapraszamy Krzysia do nas. Krzysiu, Krzysiu, chodź. A, widzę, że się udało. Pod okiem naszych mistrzyń coś nie dało się. Możecie moje dzieło. Dało się nasze mistrzynie nauczyły tak szybko, czy szybko, potrafiłeś? Nie? Szybko mi czy potrafiłeś troszeczkę już? Wiesz, kiedyś tam, wiesz? Kiedyś tam próbowałem, jak byłem taki mały, też próbowałem tam właśnie, żeśmy z paniami rozmawiali, że to kiedyś letką się robiło, teraz mają takie lepsze narzędzia. No, ale udało mi się wesołego nie dokończyć. Ale alleluja. Pokaż to, bo może ale wiesz, na pewno, no, alleluja. Tak. Słuchajcie, udało się. Czyli po prostu Krzysiu nie tylko śpiewa, ale i też krobie jajka. Bardzo się z tego cieszymy. Czyli gdzieś tam ta pamięć z lat dziecięcych została. Panie tutaj cię podszkoliły. Słuchaj Krzysiu, my tutaj razem z Kasią się tak, wiesz, stoimy i, że tak powiem... Delektujecie zapachami. Tak, na razie zapachami. Gdybyś miał poczęstować się czymś, bo tutaj mamy tak, jajka faszerowane, jest biały żurek, jest biała... No to właśnie, kiełbasa. Tak? Kiełbasa to taka ulubiona potrawa? Z wszystkich ciastek i kołaczy tego to najlepiej kiełbasa. Kiełbasa, no to super. A tak rzeczywiście, co byś ty sam potrafił przygotować na stół wielkanocny? Jajka. Kiełbasę. Tak. Ja nie mam problemu a z gotowaniem. A ile minut gotujesz truskawki, jajka? Truskawki. Najlepiej to mi wyjdzie, nie? A ile minut trzeba jajka gotować, żeby były właśnie... 7 minut. Na twardo to jest, tak? Tak. A na miękko? Tak około 4-5. No popatrz, popatrz, jak on no, wszystko... Chciałeś mnie zaskoczyć. Nie mamy taki minutnik, wiesz? Jest takie jajko pół, wiesz... Aha, czyli gotowe, żona, nie... żona uczy, żona szkoli. Bardzo dobrze. Powiedzcie mi tak, wiosna. Wiosna w waszych sercach to... Poprzednia piosenka właśnie o tym powiedziała, że tak bardzo wiosennie w waszych serduchach, radośnie, a wiosna w zespole. Czy coś się będzie działo? No zaczyna się dziać. Jakieś, może tak. Nowa płyta, puszcza pąki? No właśnie zaczynamy kiełkować, że tak powiem, z nowymi pomysłami, z nowymi utworami. Czyli zasialiście. Tak.
zasiać. Tak. Zobaczymy, co wyrośnie. W umysłach mamy coś zasiane, także teraz trzeba to po prostu gdzieś tam przelać. No właśnie, a taka ulubiona pora roku? No chyba wiosna. Ogólnie ciepło, czyli wiosna i lato. Wiosna i lato. Tak. Czyli zimy nie za bardzo. Nie. Czyli proszę Państwa, bardzo dobrze, że mamy wiosnę i bardzo dobrze, że mamy ten piękny świąteczny stół. Ja Was teraz, kochani goście, za chwileczkę zaproszę, żebyśmy się połamali jajeczkiem, tak jak tradycja każe. Ale zanim to mam zagadkę dla Ciebie, Krzysiu, tak ciągle widzisz Ciebie, to Cię posyłam jajka szkrobać. Mam taką zagadkę, powiedz mi, sobota wielkanocna inaczej, jak możemy ją nazwać? Jak myślisz? No dobrze. Wigilia, no pięknie. Było się mnie super, zdałeś, tak, niesamowicie. Tak jest, to jest właśnie Wigilia Wielkanocy. No to czas na życzenia. Zapraszam. Tak, wszystkim, którzy spędzają razem z nami te święta telewizyjnie, to chcieliśmy życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych, szczęśliwych świąt, smacznego jajka w rodzinnym gronie, tak jak my. I spełnienia wszystkich marzeń. A jeszcze od siebie chciałem dodać wszystkim paniom takiego super mokrego śmigusa dyngusa. Naprawdę mokrego. No i pamiętajcie, tam gdzie będzie Krzysiu i Kasia, to naprawdę może się zdarzyć, będzie mokro i bardzo radośnie. Kochani moi goście, jak tradycja każe i wszyscy, którzy nas gościcie w waszych domach, bardzo was proszę teraz, żebyśmy się podzielili jajkiem w ten piękny świąteczny czas. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Jajeczko, jak to mówię? Od kurs wolnego wybiegu, tak? Tak, oczywiście. No to co? Wszystkiego dobrego na te święta i oczywiście goście się, żebyście nie powiedzieli, że wyjdziecie od nas głodni. Dziękujemy pięknie. Gdy czegoś pragniesz, możesz wszystko mieć. Wszystko, co wyśnisz, może spełnić się. Prosty sposób jest, by znaleźć w życiu sens. Czasami myślisz, to nie uda się, i czarne chmury znów zbierają się. Musisz wierzyć, że wystarczy tylko chcieć. Schowane gdzieś na dnie czekają, abyś odkrył je. A gdy spełnią się, to szczęście spotka cię. Marzenia najważniejsze są i każdy w sercu ma je gdzieś na dnie. Bo marzeniami warto żyć, one nadają życiu sens. Wystarczy tylko jeden mały gest, bo to właśnie w nich nadzieja jest. Marzeniami żyj, one spełniają się. Gdy o czymś myślisz, snujesz plany swe i czasem śnią się kolorowe sny. Wtedy czujesz, że możesz to wszystko mieć. Niełatwo zawsze prostą drogą iść. Bez swoich pragnień trudniej jest ci żyć. Nie załamuj się, musisz uwierzyć, że to w nich nadzieja jest. Wystarczy tylko mały gest, bo gdy spełnią się, z radości serce drgnie. Marzenia najważniejsze są i każdy w sercu ma je gdzieś na dnie. Bo marzeniami warto żyć, one nadają życiu sens. Wystarczy tylko jeden mały gest, bo to właśnie w nich nadzieja jest. Marzeniami żyj, one spełniają się. Wystarczy tylko jeden
tobie w nich nadzieja jest. Marzeniami żyj, one spełniają się. Marzeniami żyj, one spełniają się. Nasz świąteczny stół pomieścił wielu, wielu gości, a teraz naszym kolejnym gościem jest Weronika. Witam Ciebie pięknie. Witam Ciebie serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, żeby z nami razem usiąść przy świątecznym stole. Ja również, dla mnie to sama przyjemność. Cieszymy się bardzo, że jesteś. Weronika, miałam wielką przyjemność poznać Twojego wspaniałego, ślicznego chłopczyka, Nikusia. Powiedz mi, jak Nikuś przygotowuje się do świąt? Czy on wie, czy był z mamą? Co to jest święconka? Wiesz co, pewnie wie, aczkolwiek jest taki malutki, że jeszcze nie za bardzo rozumie, potrafi o co chodzi. Potrafi o tym opowiedzieć. Tak? Ale pamięta za to czekoladowe zające i te baranki czekoladowe, wiesz, to wszystko pamięta. Mamusiu, daj, bo to słodkie, także on no to właśnie pamięta. No a właśnie, a jak ty byłaś mała, to jak to też był taki czekoladowy zając, czy raczej ja to te jajeczka czekoladowe, takie malutkie właśnie z cukru, wiesz, przy baranku zawsze było, to zjadałam. Czyli gdzieś te słodycze z tych lat dziecięcych w naszym życiu gdzieś było, a teraz? Bo tak widzę, że ty jesteś na głębokiej diecie. Dziękuję. A jak na święta? Wiesz a jak co? Na święta sobie radzisz? Ja jestem straszny łasuch, strasznie lubię słodkie, także okropnie mi będziesz ciężko. Będziesz podjadać z Nikusiem. No właśnie. I mam dla ciebie taką niespodziankę. Oczywiście na naszym stole nie mogło zabraknąć święconki, koszyczek wielkanocny, który święcimy w sobotę z wszystkimi potrawami. Tak Ciebie zapytam, parę takich podstawowych produktów, które powinny się znaleźć w koszyczku. Chlebek, my dajemy zawsze pisanki, dajemy sól i pieprz i dajemy kiełbaskę, oczywiście lukrowego, takiego cukrowego baranka. Brawo. Wielkanocnego. Brawo, czyli po prostu Nikuś będzie wszystko wiedział, no, bo mama doskonale wie, co to jest właśnie święconka. A ciasta, ulubione ciasta. Zobacz, my mamy dzisiaj na stole mazurek wielkanocny, mamy sernik, mamy babę wielkanocną, a ty jakim specjałem się degustujesz święta? No moje serduszko należy do serniczka. Aha. I dlatego tak mi ciężko jest. Czyli serniczek tak. Króluje. No króluje. Pięknie. Z tego co wiem, to ta wiosna, która przyszła już do nas takimi dużymi krokami, to Ciebie troszeczkę wcześniej obudziła, bo działo się coś niezwykłego, coś na co na pewno czekałaś i było Twoim marzeniem. Opowiedz nam o tym. Dokładnie, moje marzenia się właśnie spełniają, bo one się jeszcze nie spełniły, ale się spełniają i wszystko jest na dobrej drodze. I to prawda, musiałam się obudzić już dużo, dużo wcześniej, ponieważ przygotowywałam się do premiery swojej pierwszej debiutanckiej płyty, która odbyła się 8 marca, także było mnóstwo roboty i cieszę się, że skończyłam na czas i że ta płyta już jest i mogę się pochwalić po prostu tym, co stworzyłam przez cały rok. Mhm. A tytuł płyty? Idę. Idę. No właśnie. Idę. I myślę, że będziesz chciała dalej tą drogą iść. Oczywiście. Idę po swoje marzenia i nie zamierzam przestać. To w takim razie ja Ci życzę, żeby się te marzenia spełniały i wiosna, która przyniosła Ci nową płytę, została w Twoim sercu z taką radością na bardzo, bardzo długo. Bardzo Ci dziękuję. Szkło prysną sen, chyba czas, by wstać. Zaczynam ten dzień, nie da się już spać. Z poranną kawą w ręce gdzieś w kącie siadam, chowam się, nikt nie wie gdzie. Ze sobą gadam, nic nie rusza mnie. Ja dzisiaj mam totalny luz. Mieć taki luz to wielki plus. Niewiele dziś obchodzi mnie. Ja nigdzie nie spieszę się, bo dzisiaj żaden mus nie zmusi mnie
dobrego jedzenia. No nie, właśnie. Tu dokładnie, słuchaj, nie możesz od nas głodna wyjechać, dlatego teraz jest ten czas, żeby się częstować. Na sam początek, bardzo Cię proszę, jak tradycja każe, podzielimy się jajeczkiem. Proszę tak. bardzo i oczywiście życzę Ci dużo, dużo radości, wiosennego optymizmu i żeby wszystko, co najważniejsze w Twoim życiu się spełniło. Bardzo Ci dziękuję, ja Tobie również dobrego. Życzę wszystkiego dobrego i świąt spędzonych przede wszystkim w rodzinnym gronie. Dziękuję bardzo i oczywiście tym jajeczkiem dzielimy się razem z Wami, kochani, żeby w Waszych domkach ten świąteczny nastrój został na cały rok. Jak u Ciebie, Weronika, przy świątecznym stole? Też tak bogato, też tyle potraw? Też tak bogato i też tyle potraw, a najbardziej muszę Ci powiedzieć, że uwielbiam przygotowywać pisanki. Teraz razem z synem, z Nikodemem, zresztą już go poznałaś, taki fajny bąbel. Mamy taką tradycję, że pisanki są przygotowywane tylko i wyłącznie w skórkach z cebuli, wiesz, są brązowe i staram się już z nim dziergać Wzorki, dokładnie, patyczkami maczając w occie, także Nikuś już się tego uczy, chociaż woli szczerze oblewać to wszystko plasteliną, także wiesz, jeszcze czas, ale wiesz, dojdziemy do perfekcji i wprawy. Dokładnie, dzieci są bardzo cierpliwymi uczniami i myślę, że kiedyś Nikuś, jak to po śląsku się mówi, wyszkrobie super jajko, tak specjalnie dla swojej mamy. Jeszcze mam jedno pytanie, powiedz mi, czy rzeczywiście pochłania Cię ten cały czas przygotowań do świąt, tak? Że wszystko odkładasz gdzieś tam na bok i zajmujesz się tylko tym, bo z tego co wiem, ta wiosna dla Ciebie jest bardzo pracowita, nie powiem, że była, bo była, ale i dalej jest. Jak udaje Ci się pogodzić to wszystko? Jest ciężko to wszystko pogodzić, aczkolwiek teraz święta też mnie pochłaniają, bo bardzo cieszę się z tego, że spędzę je w gronie najbliższej rodziny, a przede wszystkim bardzo chciałabym spędzić je z moją babcią i z moim dziadkiem, którzy niestety mieszkają bardzo daleko stąd, aczkolwiek teraz wiem, że jest szansa, że możemy się jeszcze zobaczyć w te święta, także chcę babci taką niespodziankę zrobić, tym bardziej, że ostatnio miała problemy ze zdrowiem, także no bardzo chciałabym tam pojechać i spędzić z nimi razem święta. No bo przecież świąteczny czas to właśnie te spotkania rodzinne, czasem na nie czekamy cały rok, żeby można było usiąść z najbliższymi. No to co? To ja już nie będę Cię zagadywać, żebyś mogła pokosztować. Powiedz mi, na co masz ochotę, to ja Ci podam i poczęstujesz się. Kusi mnie ta papryka z fasolą. Ta papryka. Proszę bardzo, nałóż sobie. Sobie wezmę obie już. Aha, pięknie. Tak. I zanim zajmiemy się naprawdę zajadaniem tego wszystkiego, co mamy na stole, to myślę, że też Weronika ma dla Was takie specjalne życzenia świąteczne. Tak, moi drodzy, chciałabym życzyć Wam zdrowych i pogodnych świąt wielkanocnych, spędzonych w rodzinnym i ciepłym gronie, wiele miłości, radości i uśmiechu na co dzień. Pozdrawiam Was serdecznie. A ja bardzo Tobie dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego świątecznego stołu i oczywiście jeszcze raz życzę Ci wspaniałych świąt, bo jutro lany poniedziałek, także niech się dzieje. Super, niech dobrego. Się dzieje, ja nie wyjdę z domu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci uprzejmie. Moje sny. Niech świat się cały wali.
wiosna. Wszystko się wytrzyma, kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Łatwiej wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Te słowa, prosta rada zmieni to. Tak trzymać lato, jesień, zima, w sercu niechaj mieszka nam wiosna. Wszystko się wytrzyma, kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Lato, jesień, zima, w sercu niechaj mieszka nam wiosna. Wszystko się wytrzyma, kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Kiedy jest ciężko mi, przywołuję zapach bzu. W deszczowe, smutne dni mam wiosnę jak ze snu. Lato, jesień, zima, w sercu niechaj mieszka nam wiosna. Kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Łatwiej wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Tak trzymać lato, jesień, zima, w sercu niechaj mieszka nam wiosna. Kiedy w głowie masz zawsze maj. Tak trzymać lato, jesień, zima, uśmiech w sobie mieści witamin 100. Łatwiej wszystko się wytrzyma, w sercu wiosnę mieć to jest to. Brawo, 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 brawo. Witam, witam kolejnych gości w naszym programie przy świątecznym stole. Bardzo się cieszę, że jesteście. Oczywiście to dwie gryfne frelki, Kornelia i Justyna, czyli znany duet i bardzo lubiany Kola i Jula. Witamy. Dzień dobry, Bernatka. Dziękujemy, że zaprosiłaś nas do tego programu. Witamy się również serdecznie z Państwem. Myślę, że wszyscy jesteście ucieszeni, że właśnie tacy goście do nas zawitali. No to co, dziewczyny, zapraszam Was do naszego świątecznego stołu. Ale to jest pięknie już kolorowo. Tak. I pachnąco. Tak. I pachnąco. Tak właśnie zestawiony mamy stół w restauracji w Rudzińcu. Jeden z wielu, przy których dzisiaj na chwileczkę usiądziemy i porozmawiamy. Jak widzicie, dziewczyny, same pyszności i tutaj wypieki świąteczne, jak u Was z tymi rzeczami na święta? Dużo pracy, pochłania, dużo. Przygotowanie tego wszystkiego? Tak. Tylko wcześniej, wiesz, Bernatka, o wiele wcześniej staram się sprzątać dom. Aha, czyli te święta rozpoczynamy od sprzątania domu, ale myślę, że nie tylko skupiamy się na już ostatecznym finale, czyli na niedzieli wielkanocnej i lanym poniedziałku, ale te święta dla nas wszystkich wierzących rozpoczynają się przygotowania do tych świąt dużo, dużo wcześniej. Dokładnie tak i dla mnie osobiście to jest bardzo ważne.
Właśnie dlatego wszystko wcześniej przygotowuję, sprzątanie domu. W poniedziałek i wtorek zazwyczaj gotuję i piekę, a od Wielkiego Czwartku razem z rodziną jestem już w kościele. Rozpoczyna się Triduum Paschalne. Tak. Właśnie ten czas tego Triduum Paschalnego jest dla mnie szczególny, bo to jest czas na wyciszenie się, na uspokojenie i myślę, że to jest to sedno tych świąt wielkanocnych, przeżywanie właśnie męki pańskiej. Myślę, że dla każdego, kto po prostu ma w sobie tyle wiary, to powoduje, że nie skupiamy się tylko na tej oprawie kulinarnej. Dokładnie. Tak. Ale jest to też dla nas bardzo ważne, żeby się przygotować oczywiście, na przyjęcie, na spotkanie z rodziną. Z tego co wiem, Jula, ty też masz pewne zwyczaje, tradycje, które gdzieś tam już od tych lat młodzieńczych zostały. A czy teraz dalej się toczy tak, jak wtedy to było? To znaczy tych tradycji i zwyczajów takich ludowych jest bardzo, bardzo wiele. A ja chciałam dzisiaj opowiedzieć o takiej tradycji, która kultywowana była, może tak, w mojej rodzinnej miejscowości, chodzenie z goikiem. Goik, czyli takie drzewo świerkowe, na którym zawieszone były cztery pasy, które symbolizowały ale też przygotowane roku. Przez ciebie było to ten przygotowywane goik? Były przez panny, przez dziewczęta, przez panie. No i właśnie na tym goiku zawieszałyśmy cztery pasy, malowane jajka, które symbolizowały tą wiosnę, to życie, tak? Oraz białą, jedwabną chusteczkę. Biała, jedwabna chusteczka to, drodzy Państwo, to te zolyty, to ta wiosenna miłość. I z tym goikiem dziewczęta... Która miała na wiosnę się urodzić. Właśnie, tak. No właśnie tak. I z tym goikiem chodziliśmy od domu do domu. Od domów do domu. Tam, gdzie byli kawalerowie? Też. Szczególnie. Czyli była potrzeba, żeby po prostu dokładnie wiedzieć, gdzie ci chłopcy, ten najlepszy kawaler mieszka. I tym goikiem nosiliśmy wiosnę w każdy dom. No rzeczywiście. Na pewno dużo tych zwyczajów i tradycji każdy z nas ma w swojej rodzinie i stara się to wszystko pielęgnować. Jeszcze chciałam właśnie zapytać, czy dokładnie tutaj mamy tak babę, jedną babę wielkanocną, drugą mazurek i sernik. No i oczywiście koszyczek ze święconką, bo to przecież tradycja. Też bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna tradycja, dokładnie. Wczoraj pokarmu. Tak, dokładnie. Wczoraj robiłam taki test, czy każdy dokładnie w domku wie, co musi się w tym koszyczku znaleźć. To tak szybciutko zapytam. Sól, chleb. Chleb, sól, wędlina. Wędlina. Tak. Jajka. Baranek. I baba. I baba, dokładnie. Jeszcze mówią, że chrzan, tak, bo właśnie mogą on być jest symbolem witalności, tak, takiej mocy. Tak, szepy. Myślę, że każdy do tego koszyczka wkłada to, co czuje, że jest potrzebne i też właśnie gdzieś tam w tradycji rodzinnej dostał taki przekazane zostało. Mhm. Dokładnie. A jeżeli chodzi o pieczenie dziewczyny, to za jakim ciastem najbardziej? No ja piekę mazurek? Sernik. To już jest tradycja. Oczywiście też znajduje się babka, czy baranek właśnie taki z babki. Mhm. To są takie podstawy. Tak, w moim rodzinnym domu też zawsze mama piekła kołocz z serem. Mhm. Kołocz z serem, z makiem, z jabłkami. A jeszcze zapytam, a jak malowanie, zdobienie jaj? Kto się tym zajmuje? Kiedyś to było tak, jak ja byłam jeszcze bardzo młodą dziewczyną, razem z siostrą, skrobałyśmy jajka, oczywiście najpierw się gotowało w cebuli albo w jakichś innych barwnikach, a później po południu w pierwsze święto siadałyśmy do skrobania, żeby było gotowe na drugi dzień świąt. To ja podobnie, tak jak Kola, tylko teraz już ograniczyłam się tylko do farbowania w cebuli. Nie mam na to, nie mam więcej czasu. A czy któraś z Was potrafi skrobać? No. Nie będziemy testować, spokojnie. Tylko po prostu pytam. Tak. Zostało nam tam jeszcze coś z tych młodzieńczych lat. No to bardzo fajnie. To ja jeszcze teraz Was zaproszę do stołu, który został tak specjalnie nakryty. Pięknie. Bardzo, bardzo świątecznie. Jak myślicie, marzyłoby się przy nim usiąść, prawda? Tak rodziną? Pewnie, że zdecydowanie tak.
No i myślę, że należą się tutaj brawa dla tej pięknej dekoracji, zdecydowanie, prawda? Zdecydowanie tak, przepięknie. No bardzo elegancko. Bardzo. Bo tak bardzo lubimy zadbać w ten świąteczny czas, żeby usiąść z rodziną przy stole bardzo, bardzo świątecznym. Na co dzień mamy mało czasu. Mało. Jest tak, dziewczyny? Tak, też jesteście bardzo zapracowane. Bardzo jesteśmy zapracowane. A jak w święta? Całkiem odpuszczacie sobie, czy czasem Wam się udaje coś tworzyć? Tak, bo to jest ten jedyny czy dwa razy w roku, kiedy naprawdę możemy się wyluzować. I ten czas spędzić z rodziną, z najbliższą rodziną. A nie zdarzyło się, że przyszedł jakiś pomysł, na przykład na piosenkę albo na tekst? Do tej pory jeszcze tak typowo nawet świątecznie. O Janku też to nie było w święta? Nie, też nie. Ale wiesz, tak, ale zainspirowałaś nas. Tak? Fajny pomysł. No, bo czasem wierzę, na przykład. A właśnie, jak lany poniedziałek, jak jesteście nastawione do tego? Otwarte jesteście na to, że o, proszę bardzo, proszę mnie polać. Nie. Ja raczej negatywnie jestem nastawiona. Kiedyś jak byłam młoda, to rzeczywiście podobało mi się to, jak chłopcy przychodzili. To było takie fajne, sympatyczne, ale teraz nie. Bo ja też nie, bo ja nie lubię mieć fryzury. Właśnie o tym samym chciałam no to powiedzieć. Witaj w klubie. Witaj, a u Ciebie jak jestem? To jest tradycja. Ja myślę, że jeżeli panowie tutaj polewają kobiety. Ale wolisz bardzo, tak, wiaderkiem wody czy perfum? No, porządne. Chyba perfum. Już perfum. Teraz na tym etapie to chyba perfum. A więc słuchajcie, dziewczyny są, młodsze. Dziewczyny są otwarte, zarówno Jula, jak i Kola. Kole, pamiętajcie, nie należy lać po prostu po włosach. Fryzurę, nie polewać włosów. Ale wszystkie inne miejsca dozwolone są. Także zapraszamy. Można śmiało się wybrać na Dingus Śmingus i zostaniecie obdarowani przepiękną pisanką, bo też dziewczyny potrafią zdobić jajka i nawet szkrobać. No to można się przekonać. Jeszcze zadałabym Wam takie pytanie, bo jestem bardzo ciekawa. Bardzo żałuję, że nie mogę usiąść przy Waszym stole świątecznym, w Waszych domkach. No ale tak to już jest, wszędzie tak nie jest. Możemy być. Tak. Ale właśnie, jakie kolory u Was dominują na święta? No u mnie pastele też, dużo bieli, ja bardzo lubię. A kwiaty? Jasne. Kwiaty właśnie w kolorze żółtym, różowym. Bardzo lubię azalie, takie te doniczkowe, piękne kwiaty. Za chwilę, a właśnie u Ciebie jak jest, Jula? U mnie podobnie tak jak u Korneli, ja lubię się właśnie w takich kolorach pastelowych. W tym roku brudny róż z szarością, białe i do tego białe tulipany. Z różowym, więc generalnie w tych bardziej pastelowych. Wszystko się może zdarzyć. Może właśnie kiedyś święta zagościmy albo do Julii, albo do Koli. Zapraszamy. Bardzo fajnie. No to co? Siadamy. Siadamy, jasne. Siadamy na moment przynajmniej, żeby poczuć atmosferę naprawdę świąt przy pięknie zestawionym stole. I tak właśnie jak my sobie teraz tutaj siedzimy z Kolą i z Julą, tak Wam, kochani, życzę, żeby w te święta tych takich zasiedzeń rodzinnych było jak najwięcej, jak najdłużej, żebyście mogli się sobą cieszyć przy świątecznym stole, bo przecież tego nam wszystkim brakuje na co dzień. Tak. I my również dołączamy się do tych życzeń. Życzymy Państwu spokojnych i radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przegoń noc ciemną daleko. Daj mi nadzieję, niech serce się śmieje, choć czeka na dobre i lepsze dni. Radości życia, ulotne chwile, zanim przeminą, zanim upłyną, bądź przy mnie miły. Radości życia, w szczęście zaklęte, niech czar zostanie, tak jak kochanie dawno zaczęte. Sobą niech czuję wciąż obok niezmienność.
ręki nie poda codzienność. Wiary nie braknie mi już, radości życia, ulotne chwile, zanim przeminą, zanim upłyną, bądź przy mnie miły. Radości życia, szczęście zaklęte, niech czar zostanie tak jak kochanie dawno zaczęte. Przegoń noc ciemną daleko, obudź mnie sobą, niech czuję wciąż obok niezmienność. Na dobre i lepsze dni, radości życia, ulotne chwile, zanim przeminą, zanim upłyną, bądź przy mnie miły. Radości życia, szczęście zaklęte, niech czar zostanie tak jak kochanie dawno zaczęte. A więc jak tradycja każe, zapraszam, podzielmy się jajkiem. Bardzo proszę. I oczywiście życzę wam, dziewczyny, radosnych świąt wielkanocnych. Niech wszystko, co najlepsze, zostanie z wami. Spokoju, spokoju. Radości. Wszystkiego dla ciebie dobrego. Również, dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. No to co, zapraszam. Pokosztujcie, czym chata bogata, właśnie tutaj w Rudzińcu, restauracja tak pięknie nas częstuje, także zapraszam serdecznie. Powiedzcie mi, na co macie ochotę? Jajeczka na nadziewane, faszerowane? Tak. Też coś takiego tworzycie u was dziewczyny w domu? Tak, tak, tak. To jajka opowiadajcie, to jakie farsze? Ja łączę też z pieczarkami. Z pieczarkami, no tak. Każdy ma jakieś swoje ulubione smaki i gdzieś to potem wplata się. Też, nie? Tak. Wplata się w menu całego domostwa. No to my sobie będziemy jeść. Myślę, że u was też na stole jest bardzo obfito, bardzo bogato. A więc życzymy wam wszystkim smacznego.